Witajcie widzowie, z tej strony Filo, a to 34. odcinek z gry Wiedźmin 1. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co będziemy robili. Już jestem w mieście aktualnie, tak, działa mi dalej jeszcze kod z poprzedniego odcinka. Zgadza się. Zaczniemy od rozznania talentów, to podobnie jak ostatnio, ponieważ wbił nam się poziom. Brązowe klasycznie pójdą w styl srebrny, tutaj coś takiego i możemy też grupowy iść. W sumie to powinienem chyba prędzej pierw srebrny grupowy, bo z niego to najczęściej korzystam, ogólnie z grupowych chyba. I teraz srebrne talenciki pójdą w czas działania znaków skupienie. To podpalenie dłużej będzie się utrzymywało na przeciwnikach i chyba jak powalę kogoś ardem, to on też dłużej będzie leżał. Czy chcę te petardy? Prawdę mówiąc, nie wiem, czy chcę te petardy. Pójdziemy w magiczny szał, bo w takich sytuacjach to... Takie sytuacje się czasem zdarzają, no i przydałoby się być lepszym wtedy. Dobra, coś tam sobie ułożyliśmy. Prześpimy się do południa, ponieważ wszystkie postacie są w swoich nominalnych pozycjach o południu. Trzy jaskółeczki uważone, więc mamy z powrotem 5. Odkryłem, że rytuał oczyszczenia pozbywa nam się trucizny, którą mamy w sobie. Także taka ciekawostka dla was. No i co możemy zrobić? Możemy na pewno udać się sprzedać te pierścienie, bo jak wiemy, Triss chce jakiś z rubinem. To jest złoty sygnet z rubinem. Albo srebrny pierścień z rubinem. Większa szansa jest, że przyjmie ten. Więc weźmiemy ten złoty sygnet, wykosztujemy się dla naszej wybranki. No i miejmy nadzieję, że ten nie starczy, tak. Triss, czy złoty sygnet z rubinem ci wystarczy? Cieszę się. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak. Uwaga. Jednak mnie kochasz. Zapomniałeś o niej. Triss? Jesteś wspaniały, kochanie. Tylko na ciebie mogę liczyć i tylko tobie mogę zaufać. Teraz wszystko ci wynagrodzę. Mały śpi. Pokażę ci prawdziwe czary. O, Triss. Znaczy, kurde, o Yennefer. Geralt zapomniał, o to jej chodziło. Tutaj niestety musieliście mieć cenzurę. Jednakże nie podoba mi się sam fakt tego, że wspomniała o Yennefer. Gdzieś tam Yennefer się kryje. Pytanie, czy w tej części nam się ukaże. Jestem tego cholernie ciekawy, bo skoro wspomnieli o niej, to gdzieś tutaj ona może się znajdować, tak? Zobaczmy sobie, że drapież na Wiwerna, to łowczemu. Łowczy jest tutaj, okej, blisko. Więc dostaniemy hajsik od łowczego za wywernę. Stracimy niestety to piękne trofeum, co mamy. Patrzcie, jaką szczękę mamy tutaj przy lewej ręce. No niestety. Piękny był ten minstrel. Pożegnamy się z tym trofeum. Chyba że zostanie nam on. No ale sobie wziął za kuroliszka tam ten gościu ze straży, to łowczy też pewnie sobie weźmie jako dowód tą głowę tej mojej. Witam. Za jakie na bagnach pojawił się ogromny wilk. Przecież widzę. Zabiłem samicę. Nagroda jest. Bywa. Okej. I wilka widzieliśmy rzeczywiście, tylko go nie zabiłem. Był ten Worew, czy jakoś tak. Dobrze, tak więc wchodzimy sobie tutaj do banku, gdzie znajduje się skryba, który chciał od nas pióra króliszka bodajże. Tak! Ja w sprawie ogólnej. A, tak! Pióra! Oczywiście. Dziękuję, proszę, tutaj pieczątka, odbiór zapłaty, następny! 200 oreników, okej. Okay. No te króliszki i tak musieliśmy zabić w drodze do... A, po te grzyby, tak no. Więc nie mieliśmy wyjścia. Teraz wychodzi na to, że powinniśmy się udać do Loivardena, do Narakortu, żeby iść dalej z misją główną. Jednakże postanowiłem, że po prostu pójdę po tego Worefa ubić. Więc zobaczymy się, jak będę ubijał Worefa i później jak wrócę do łowczego odebrać nagrodę za niego. No i mamy przed sobą Worefa, więc to rzeczywiście
sporawy dosyć wilk, ale raczej prosty do pokonania. I mamy głowę wilka. To w sumie wychodzi na to, że tak musieliśmy osobno pójść po tego wilka, ponieważ nie dalibyśmy rady mieć dwóch trofeów naraz w ekwipunku. I teraz zobaczmy, jak pasuje ta głowa. Nie, akurat taka średnia jest. Także w sumie dobrze, że się jej pozbędziemy. Bo tamten szczęka tej moły, wywerny, to była naprawdę dosyć fajna, taka majestatyczna, tak dosyć. Można było się pochwalić w tym naudzie. A tak to nic. Swoją drogą tej salamandry, jak było dużo, tak dalej jest. Jestem ciekawy, czy w ogóle kiedyś przeprowadzimy odbicie tego obozu, czy zostawiamy ich tam przy życiu. Nie wiem, choćbym chciał się tam wybrać na pewno. Może jakieś ciekawe rzeczy w skrzyniach chowają, czy też w swoim ekwipunku. Albo jakieś kolejne fajne pierścienie do sprzedania. Swoją drogą, jak tam gadam, że wszystko chcę robić imersyjnie i w ogóle tak zgodnie z Geraltem, to nie powinienem się teleportować, ponieważ z książki jest jedna podstawowa rzecz, którą każdy powinien pamiętać, a mianowicie to, że Geralt nienawidzi teleportów. Po pierwszym się pożygał, z tego co pamiętam, a generalnie za każdym kolejnym teleportem, no to po prostu przyprawia go tą mdłość i woli sobie po prostu gdzieś na konno dojechać. No jednakże tutaj konia nie mamy dostępnego, więc powiedzmy, że to jest ta nasza mityczna płotka. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie trzech groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę. Może za jakiś czas miasto... Za jakie... Na bagnach, bo przecież wiwerny nie polują na... Widocznie próbowali ją przepędzić. Zabiłem ogromnego wilka. Panie Geralt, zabierajcie mi to ze stołu, śmierdzi jak nieszczęście. To wasze... No te 600 terenów akurat było bardzo łatwe do zdobycia. I mamy kamień runiczny Svarok. To będzie trzeci, jaki mamy już. I mamy... Kurde, 4000 orenów. Kurde, co się dzieje? Jako, że została teraz misja główna nam tylko do ruszenia chyba. I ten też jakieś poboczne, których nie wiem jak ruszyć, typu to, że z tym Patrykiem z Weize, o nie wiem jak to w sumie ruszyć. To póki co udamy się tutaj do Triss pomedytować, żeby sobie rozdysponować te talenty. Dobrze, tak więc srebrny grupowy, pięknie, wytrzymało się, możemy pójść, o zręczność co nam robi. Atak plus 10, okej. Okej, to też jakieś odporności nam daje. No nic, to weźmiemy tak. Oj, regeneracja. Kurde, bardzo fajne te wszystkie rzeczy są. No nic, na razie to regeneracja energii plus 50%, ale każda z tych umiejętności wytrzymałości wydaje się być co najmniej przydatna. I w sumie możemy sobie sprzedać ten Harwal. Albo schować do tego, no. Schowajmy, bo może, nie wiem, ktoś będzie chciał później ten miecz i się okaże, że on był do misji, a ja go sprzedałem, a jak go sprzedam i żeby go kupić, to będę musiał zabulić ze 3-4 razy tyle, więc to się mija z celem. Tutaj co do informacji z tą zaginioną siostry Patryka Weize, wiemy tylko, że należy się porozglądać po mieście, zgaduję, że po handlowej części tego miasta. Jednakże nie wiadomo, gdzie dokładnie, tak? W sumie nie było nas w manufakturze jeszcze. To zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego w ogóle. Alchemika mamy. Oj, paczka. Paczka z plastrem miodu. Ciekawie, a na górze coś mamy ciekawego, bo tutaj jest alchemik, więc dobrze wiedzieć. Aczkolwiek lepszym alchemikiem jest Kalkstein. Tego się będę trzymał. Byliśmy też z Jaskrem i Zoltanem w Domu Nocy. Jednakże byliśmy tam na tyle, że nie mam pojęcia, co się tu działo, więc możemy wejść teraz jako trzeźwi ludzie do środka. I popatrzcie, niebieskooka dziewczyna, to chyba ona. Dobra. Słuchajcie, jako że nie miałem pojęcia,
gdzie szukać tej siostry jego, to stwierdziłem, że wejdę sobie w solucję zadań, tak, przyznaję się, bez bicia. Ale nie przeczytałem, jak się kończy quest ani nic, tylko gdzie można ją znaleźć. No i okazuje się, że znajduje się ona... Szczerze mówiąc, nie wpadłem na to, że się schowa w burdelu. No ale wychodzi na to, że to ona się tutaj znajduje. Jednakże zanim z nią pogadamy, to są rzeczy ważne i ważniejsze, takie jak szybkie okradnięcie wszystkich szafek, które są w środku. O, i nawet pierśni mamy ciekawy. Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. Czego ci trzeba, białowłosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Według Giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. O czym marzysz? Chciałabym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Muszę zapytać Richarda, czy dziewczyna z burdelu to jego siostra? Okej. Okay. To zapytamy się. Pewnie będzie zaprzeczał, że jego siostra by nigdy tu się nie udała, jednakowo. Znaczy jednak, że różne rzeczy się dzieją, tak. Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Nie mam dowodów, ale wyglądała jak kobieta, którą opisałeś. Zdobądź dowody. Tu chodzi o honor mojej... Zobaczę, co... Co mam jej zdjęcie zrobić? No nie wiem, no on by musiał tam pójść ze mną i stwierdzić jednoznacznie, czy to ona, czy nie. Chyba, że honor rycerza nie pozwala, żeby tam wszedł. Chociaż to właśnie od... Znaczy, co prawda podstawianego rycerza, ale dalej rycerza dostaliśmy specjalny sygnet do domu nocy. Tomek, pomóż mi. Zamknięte, pani nocy nie przy... Mam interes do... Masz interes, powiadasz? To idź powsinogo do zamtuza i zrób z niego użytek. Myślałem, że to jest... To nie żaden zamtuz, to dom nocy najlepszy w Temerii. Nie dla byle dziada w skórzanych chwatałaszkach. Mam złoto. Nie przekup... Ja bym pokazał to. Będę miał przerąbane, chodź. No. Także warto było się napić z tamtejszym panem. Wow. Ojej. No, właśnie to samo mam w głowie, jak tu wszedłem. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia? Mam sprawę. I do tego nie odpowiadać na pytania? Geralt z Rivii, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Kim jesteś? Jestem królową nocy. Spełniam sny moich gości. Wychodzą stąd zadowoleni, zrelaksowani. I z pustymi sakiewkami. Realizuję ich marzenia. Przez krótką chwilę, ale zawsze. A marzenia są bezcenne, wiedźminie. No, to zaintrygowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że był przyjacielem. Nazywał się Regis i swego czasu zbyt dużo pił. Dlatego się rozstaliśmy. O kurczę. Nałóg niemal doprowadził go do śmierci. Dopadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Kurde, nie wiem, czy chcę o to pytać, bo mi chodzi o tą niebieskooką dziewczynę. Co musiałbym zrobić? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś wiedźminem. Wybacz, madam. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrób... Okej, dobrze.
Także nic z tym nie zrobimy. Nie wiem, wy możecie mi coś powiedzieć. Ależ wielki jest ten twój... Okej. To wychodzi na to, że muszę spędzić, kurde, noc z tą babką. O, dobra kamera. Uwielbiam takie ujęcia. Stały klient? No cóż, ze zniżką to będzie 300 orenów. Mogę jej też coś dać. Ale co, nie wiem, czy to... Nie, już zapłaćmy, no. Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewne... Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później... Okej. Tylko to nie był mój główny cel, jak coś. Ja chciałem, żeby ona przez to ze mną poszła do... Muszę powiedzieć... Aha. Na to nie wpadłem, proszę państwa. Na to nie wpadłem, że Geralt po trakcie stosunku po prostu przyjrzy się szyi, tak? No, no rzeczywiście nie głupie. Także Patryku, mam złą informację. Bardzo złą, ale zarazem dobrą, tak? Zła jest taka, że twoja siostra jest kurtyzaną, ale dobra jest taka, że jest, tak? Tak? Spotkałem... Niemożliwe. Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień. Jak to możliwe? Wiem. Musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale... Może nie. Wiedźminie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się... Widzicie, miała być to tylko zwykła wizyta w burdelu i rozpoznanie. Skończyło się na tym, że mamy niebyle trudne sprawy trochę takie, no. No na spokojnie by to się nadawało do średniowiecznych trudnych spraw. Albo dlaczego ja, albo co tam jeszcze było, dzień, który zmienił moje życie, czyli... Pani Nocy tutaj. Ojej. No właśnie, ojej, ojej. To chyba pani jest tutaj zamieszana. W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Ona jest. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli. Ona była z wampirem i jest wampirem. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Bardzo na to, o tym nie pomyślałem, nie? Nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? No... Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebieskooka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co, jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Ajajajajaj. Czy Regis będzie miał mi za złe, jak ją zaciukam? Trochę pewnie tak, bo to możliwe, że jego córki, chociaż nie wiem. Znaczy jakby co, jak to są jego córki, no to będzie na mnie przeogromnie wkurzony. Mnie zabiło jej, tak? Czy jest szansa, że nią manipuluje? No możliwe, że ona chyba wampiraż takiej mocy nie ma sprawczej. Chyba, że ma i o tym nie wiem. Znaczy dobra, może mieć taką moc sprawczą, ale... Tylko też bym chciał... Znaczy, ja nie chcę z nimi też spędzać nocy, szczerze.
Wolałbym jeszcze trzecią opcję, że ok, dobra, ale nic jakby od was nie chcę. Co najwyżej pieniądze. O, pieniądze zawsze chętnie przygarnę. Te wszystkie, co tu straciłem, 300 orenów z powrotem do mojej kieszeni raz, raz, to chętnie, chętnie. To nie jest potwór, na pewno. Nie jest to typowy potwór. To nie jest dziadek kanibal, który morduje ludzi i ich je. Ona tylko się troszkę podelektowała krw. Czy co jest lepsze? Czy bycie nieszczęśliwą żoną u rabi, czy kogokolwiek kogo? Czy może nawet złudnie szczęśliwą? Może nawet złudnie, ale szczęśliwą dalej w tym domu nocy, tak? No mi się maluje pierwsza odpowiedź, tylko bym chciał bez tych dziewczyn. Chociaż w sumie dla osiągnięcia karta dobra, no. Wygrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie, córeczki. Ale... Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. Tego to może nie, no. To wygląda źle. Wojny klonów. Takie. Mamy wampira w kolekcji. O kurde. Zdrajca! Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonąca różo! Do boju! Stójcie! No nie ma żadnego, to twoja siostra dokonała wyboru. Moim zdaniem tak to jest. A nawet jeśli to był złudny wybór, to przynajmniej jest w nim szczęśliwa. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób. Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Do ataku! O. Niestety będziecie musieli chyba z cenzurą obejrzeć ten pojedynek. Ze względu na to, że okazało się, że... Wampirzyce wyglądają trochę jak Moren. Jeśli pamiętacie. Moren. Nic na kart, na dobry początek. I pozbywamy się Patryka. Niestety, mój imienniku, żegnaj. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? O. Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. Zapas krwi mają. Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone. Nie, ona nie jest... Ech. Nie, teraz mi utwierdziła. Nie, ona na bank była dobra. Chyba, że na mnie rzuciła też urok. No to nie wiem. Szkoda, że tak to się skończyło, wiadomo. Mogło to zupełnie inaczej, no ale... Niestety też mamy do czynienia tutaj z starą szkołą, tak. Pierwszy raz widziałam Wiedźmiński Miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie... W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. Nie, no chyba dobrze postąpiliśmy. Albo postąpiłem, nie chcę was obarczać, jeśli to była to zła decyzja, jednakże uważam, że to był dobry wybór. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Po pierwsze, żeby podbić mi zasięg, wiadomo. Nie obrażę się. A po drugie, no to, żeby po prostu powiedzieć, co wy byście zrobili na moim miejscu.
No dobra, trochę szkoda, że musieliśmy zapić Patryka. No ale moim zdaniem to jest mniejsze zło, bo to nie było tak, że dziewczyna wcześniej miała wykwitne życie i teraz ktoś ją omamił, że żyje jako, no jednak mimo wszystko, kurtyzana i się cieszy tym. Skoro no tutaj wcześniej już miała dosyć ciężki scenariusz się zbliżał, w ten sposób powiem. A tutaj powiedzmy, że jest podobnie słabo, bo jest kurtyzaną, ale przynajmniej jest z tego szczęśliwa, więc tak ja na to patrzę, nie? Spać mi się chce. Ale to tam... Kto jak to widzi? Towarzystwie, czas... Ja sobie pozwolę jeszcze sprzedać rzeczy i udamy się do deklana Loivardena i po tym pewnie skończymy odcineczek. Nie ma się gdzie śpieszyć. Chamstwo wyszło na ulicę. Królewska służba. A kto pyta? Mam dla ciebie wiadomość od wspólnych znajomych. Wiadomość brzmi: trzymaj się z daleka od spraw, które cię nie dotyczą. Nie pchaj palców w ogień, bo się sparzysz. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Mów. Powiedz, że jeśli chcą mi coś powiedzieć, niech zrobią to osobiście. Bez obaw, na pewno wasze drogi skrzyżują się. No to git. Wiedźminie! Zrób to porządek! Jakieś takie zbędne straszenie. Kącik literacki w sam raz. I przy okazji możemy sprzedać sobie sierść wilkołaka, ten zwój. Można przypowiednie i tliny wziąć. Się okazuje, że jej jeszcze nie przeczytałem. Także uwaga. Przypowiednia i tlin aegli aeb aveninien. Aen itchline speat. Zaprawdę, powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Deirat. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi. Z Hen i Haer. Z zasianego ziarna, ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Estuat hes. Tak będzie. Wypatrujcie znaków. Jakie to będą znaki? Rzeknę wam. W przód spłynie ziemia krwią Aen Seidhe. Krwią elfów. Także w końcu poznaliśmy tą przypowiednię, jak ona brzmi. W takim długim czasie. Albo jeszcze historię Lary Doren, bo ją kojarzę z książki, ale nie pamiętam kto to dokładnie. Historia Lary Doren i Cregana z Lot. Wersja ludzka. Królowa odrzekła: nie mnie o łaskę proś, ale tych, których czarami ukrzywdziłaś. Miałaś odwagę złe czyny popełniać. Miejże odwagę i teraz, gdy pogoń i sprawiedliwość blisko. Nie w mojej mocy grzechy ci wybaczać. Na ten czas zaparskała wiedźma, niby kot, zabłysły jej złe oczy. Zakrzyknęła: moja zguba blisko, ale i twoja niedaleko, królowo. Wspomnisz jeszcze w godzinie strasznej śmierci Larę Doren i jej klątwę. A i to wiedz, że przekleństwo moje doścignie jednako potomków twoich do 10. pokolenia. Zmiarkowawszy jednak, że w piersi królowej nieulękle bije serce, zła elfia czarownica przestała lżyć i grozić.
klątwą straszyć. Zaczęła jak suka skamleć o pomoc i zamiłowanie. I zmiłowanie. Rozumiem, że ta końcówka jest szczególnie wersją ludzką. To jeszcze kwiat i płomień oraz dar Lary, przeczytałem. Kwiat i płomień. Kawaler Erik Vogel za pozwoleniem zwierzchników. W owych czasach zakon Białej Róży chylił się ku upadkowi. Mistrzowie i zwykli rycerze byli jednakowo skorumpowani, a przy tym pozbawieni wiary. Piernaty przedkładali nad walkę, a dziewki ponad modlitwę. Następcą Rudolfa Valarisa został Jakub de Aldersberg. Człowiek wielkiej prawości i pobożności. Powiadają, że podczas konklawy Biała Róża w jego dłoni zajęła się płomieniem i święta trwoga chwyciła zgromadzonych. Jakub de Aldersberg miał jasną wizję reform i nie bał się wprowadzić ich w życie. Zmienił miano zakonu, który od tej pory zwie się zakonem Płonącej Róży, przede wszystkim zaś wskazał rycerzom nowe cele. Mieli oni nieść pomoc wszystkim ludziom i chronić ich przed stworzeniami ciemności oraz potworami, do których wielki mistrz zaliczył również Skojatel. Okej, rozumiem. Że tutaj Jakub zadecydował, że Skojatel jest złem i zakon musi z nim walczyć, tak? Klasyfikował je jako potwory. O, teraz mamy dar Lary na motywach elfiej paśni. Ale błagania nie zmiękczyły kamiennych serc Doin. Bezlitosnych, okrutnych ludzi. Kiedy Lara, prosząc o litość już nie dla siebie, ale dla dziecka, uczepiła się drzwi karety na królewski rozkaz, Zbirkat uderzył kordem i odrąbał jej palce. Kord to jest chyba taki miecz albo topór. Bardziej mi się kojarzy z mieczem, ale możliwe, że to był topór, jak to jest kat. A gdy w nocy mróz ścisnął, Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów. Urodziła córeczkę, którą próbowała chronić resztką tlącego się w niej jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu zapanowała nagle wiosna i zakwitły kwiaty Fenewet. Po dziś dzień takie kwiaty rosną tylko w dwóch miejscach. W Dol Blatanna i na wzgórzu, gdzie skonała Lara Doren Aeb Saidal. No to my mamy te kwiaty. I rozumiem, że tutaj albo ona skonała, albo tutaj jest ta dolina. Nie wiem. W każdym razie starczy nam kącika literackiego. Zapiszę sobie, jeśli tutaj ma paść jakaś ważna decyzja, coś bym zwalił, to warto zapisać. Tak? Mam już dokumenty. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro, uzgodnimy dalszy plan akcji. Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w zimie handlowej mieści się ostatnia baza Salamandry. Świetnie, wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzim. Skontaktuję się z nim. Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na... Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie... Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka. Poczekaj, to on od zawsze wiedział w takim razie chyba, gdzie jest kryjówka, nie? Chyba, że dostał informację. Teraz i... Od teraz wie. Szczerze mówiąc, zapomniałem już, co to było. Lili jeszcze nie ogarnął jeszcze płomień i on nam odpowie coś tam z liliami. Okej, kolejne bestie są już w akcie czwartym dostępne, więc tutaj będzie quest nam stał. No i widzicie, właśnie to mnie wkurza, nie? Wkurza mnie to, że nie wiem, kiedy mogę się zająć którym questem, bo nie wiem, czy on jest już dostępny, aktywny, czy nie. W każdym razie muszę znaleźć oficera. Nie wiem, czy ten oficer może być tobą. Mamy was na oku. Aha. A to luz, stary.
Jak masz mnie na oku, to git. To rozumiem, że ten oficer gwardii, który od początku jest na zielono, to jest ten środek, do którego muszę zagadać, bo on od początku, kiedy jestem w zimie handlowej, on jest zawsze pozytywnie do mnie nastawiony. Może w końcu do niego zagadam, a nie tylko gadam, ale nie, ponieważ muszę jeszcze poradzić niesamowite intro do tej rozmowy, mianowicie... Dobra. Oho! Wiedźmin Geralt z Rivii! We własne. Nie wiem, jakim cudem zdołałeś uniknąć kwarantanny. Przypominam, że w Wyzimie... Będę się starał. Staraj się mocno, bo zdrajcy trzech lilii zakosztują stali. Lilii nie ogarną jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmieńcze? Okej, dobra. A już myślałem, że to o niego chodzi, nie? Aj, tu jest kolejny oficer gwardii na zielono. To może ty? Tak? Lili nie ogar... Co? Ty mi powiedz. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Nie. Wytłumacz się mi... Umówiłem się tutaj ze znajomym. Powinienem cię wsadzić do lot. Twoje szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk króle. Order? Adda hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Nie macie większych problemów w mieście? Plag. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co... I pewno łatwiej. Wystarczy udowodnić współudział nieludziom z Wyzimy. Tyle, że nie... Widzicie. Widzicie, jak to... wygląda. Lili. Że co? To ja już sobie... Trzy lilie tworzą jedność. Spokojnie, to ja. Mogliście wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. Nie pójdziecie ze mną? Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Okay. Do zobaczenia na miejscu. Żołnierze! Baczność! Za mną! Naprzód, marsz! Zresztą nie ma przy sobie żołnierzy w ogóle. To nie wiem, czy on nam pomoże. To sobie dobraliśmy, kurwa, sojuszników, nie? W takim razie prześpimy się do północy. I pozbędziemy się w końcu salamandry. Czy to się w końcu nam uda? Kurczę, bardzo prawdopodobne. Ale zobaczymy. Może tak, może nie. Ciultowie. Najchętniej to bym się jeszcze udał do Addy, ale do niej raczej dostępu nie będziemy mieli jako zwykły, zwyczajny wiedźmin. To ona musiałaby wręczyć specjalnie nam taką możliwość. Więc prześpimy się do północy. Przy okazji, Alvin, masz coś ciekawego do powiedzenia? Triss każe mi patrzeć na jakieś głupie obrazki. Misie Patysie? Co to? Urwiemy się kiedyś i pogramy w Misie Patysie? Fajne. Nie rozpieszczasz go zanad... Oj tam, no misie, patysie, no. Nie znasz tej supej zabawy? Ja też nie znam. Ale czekaj, czy w sumie to mogę się dowiedzieć, o co w tym chodzi. W misie, patysie można grać dowolną liczbą uczestników. Polega ona na wyrzucaniu jednocześnie patyków z jednej strony mostu, z tej strony, po której woda wpływa pod most, a następnie sprawdzaniu, czyj patyk pierwszy wypłynie z drugiej strony. Aha! Fajne. Także już wiecie dzięki temu materiałowi, czym są misie patysie. Możecie zagrać je ze swoimi dziećmi, czy jeśli oczywiście jesteście dziećmi, które to oglądają, to nie jest to żadne obrażające wasz nic, ale możecie na przykład wybrać się z rodzicami i zagrać coś takiego, albo ze swoimi rówieśnikami, jeśli macie jakąś ciekawą rzekę w pobliżu. Kurde, żeby to nie była zasadzka. Ale raczej, kurczę, też żołnierze nie powinni się w zasadzkę tutaj dać wtrąbić, nie? Okej. Okay. Oficer gwardii jednak okazało się, że wziął sobie do serca to, co wcześniej mówiłem i zakłuło go to, że powiedziałem, że nie ma armii i teraz rzeczywiście sobie wziął paru gwardzistów ze sobą. Także mamy teraz szanse jakieś większe z salamandrą. Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. Okej. Kurde, nieźle się tu dzieje.
zobaczymy, co tam się skrywa. I co to jest za ważny gość, o którym mówił. Powiedział nam oficer. Słuchajcie. Czy to nie jest przypadkiem zwykłe? A nie. Widzicie, to jest ta część miasta, która znajduje się za tymi barykadami. Czyli tutaj mamy kryjówkę z salamandry. Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam. Akhaila Ambrakur. Mamy wizję? Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Cholera! Wykryli nas. No nic, zabierzemy styl grupowy. I się bijemy z oficerami. Zobaczmy. Radowidzie srogi. Brawo. Podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania salamandry nie są mi obecnie na rękę, co czyni z nas sojuszników. Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Aha. Czyli Adda trzyma z Radowidem. Weźmie ten magiczny kamień też. I zobaczymy też oczywiście, co się znajduje w piwnicy, ale przed tym okradniemy co nieco, chociaż nie mamy już za bardzo co kraść. Coś z tym ze zwierciadłem możemy zrobić? Możemy się poprzeglądać. Fajnie. Dobra, zobaczył, co jest w tej piwnicy jeszcze. Właśnie. Salamandry. Na to liczyłem. Jak już tu weszliśmy, to należy wybić jak najwięcej, tak? Żeby nie mieli tej siły bojowej nigdzie jakiejkolwiek zamieszczonej. Tylko żeby zostali rozbici już do cna, nie? Ale pierścienie, złoty pierścień z szafirem. O, to sobie weźmiemy bardzo chętnie. Wszystkie. I teraz definitywnie skończyliśmy robotę z salamandrami. Także git. Możemy wracać. Jednakże... Co się wydarzy dalej? Czy mogę wam to zrobić? Czy mogę wam to... Co jest? Ojojoj. Salamandry. Wilkołak. O nie. O.
Wilkołak myśli. Bo nie zabił kupca, on zabił tylko salamandrę. Ucieka przed nami. Dobra, czyli ten wilkołak jest dobry. On jest dobrym ziomkiem. O cholera. To nas porobił. Ale nie zabił nas. Nie, kurde, on jest dobry. Dobry, nie chcę go zabijać. Pogadamy może? W końcu? Geralt. Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz. To ja. To ja, wiedźminie. O. Kapitan. Vincent. O cholera. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całe noce. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Nie no, no dobry źród. Nie no, Vincent git gościu jest chyba. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radanii? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia. Ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Ej, wiedźminie. Jesteśmy po tej samej stronie. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Znaczy mnie. Bo ta choroba wilkołaka później może ten ogarnąć. Chociaż chyba był w książce też przypadek kontrolowanego wilkołaka. Może on też takim jest. Nie. Znaczy nie chcę go zabijać, nie? Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. No jakich? A powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Osądzać należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. No nie no, jak dogadaliśmy się z Gulem, to czemu z nim? Nie mielibyśmy się dogadać, nie? No aczkolwiek trzeba przyznać, że ci oficerowie to trochę dali dupy. No, w każdym razie Leivarden poza informacjami to nam nic nie pomógł. No, specjalnie, bo tych gwardzistów to sobie możemy w dupę wsadzić. Te utopce teraz, okej. Okay. Wyszedł mi tutaj drugi specjalny odcinek dzisiaj. Także myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że fajnie się wam go oglądało. Trochę się zaskoczyliście jak ja i odpowiedzi na nowe pytania, jakie nam się pojawiły, no to poznacie w następnym odcinku. I co, no zostawcie łapkę w górę, komentarz. Adios.